Panie redaktorze, niech mi pan odpowie, czy mamy równe prawo do wolności słowa? Czy jestem faszystą, czy jestem kibolem, czy to też ustalono przy okrągłym stole? Jak to się dzieje, że farba nie odpada, że papier nie żółknie, gdy drukujecie kłamstwa? Ile jeszcze obelg w kierunku patriotów, ile jeszcze czytelnik zniesie chamstwa? Nic mi nie dolega, ale mówią przy tym, że choruję na homofobię i antysemityzm. Czemu, panie redaktorze, to takie oczywiste, że musimy przepraszać za zbrodnie nazistów?